Jak utrzymać równowagę ciała i umysłu, albo jak harmonizować własne czakry? To pytanie chyba jest najczęściej zadawane przez czytelników Rose of Sharon. Wschodnie wierzenia mówią nam o 7 czakrach, czy czakramach, jak tam kto woli, o 7 głównych ośrodkach energii, które regulują nasze narządy. Czakry mogą pracować wszystkie razem, jako jeden wielki system, albo samodzielnie, jako jedno samowystarczające miasto. Każdy człowiek gromadzi energię na kilku różnych poziomach, w różnych kolorach, wibracjach, które są wykorzystywane w różnych częściach ciała. I tak, 7 głównych ośrodków energii w ciele człowieka połączone jest z głównymi narządami lub gruczołami dokrewnymi, a te z kolei regulują inne części ciała. Czakra jest kołem, kręci się niczym wir, jest w ciągłym ruchu, biega po kręgu i tworzy podciśnienie w centrum, które określa poziom wibracji. Ciało człowieka zawiera setki mniejszych czakr, które są kluczami do funkcjonowania naszego istnienia. Czakra to także taki kołowrotek z zakodowaną informacją z naszego otoczenia. Kodowanie informacji może być różnego rodzaju, na przykład koloru wibracji promieni ultrafioletowych lub mikrofali innej aury. W istocie nasze czakry mogą otrzymywać zdrowie z innego środowiska, na przykład świata roślin, minerałów, zwierząt, ludzi, albo zostać zakłóconymi, na przykład przez ludzi, z którymi mamy kontakt, lub przez zanieczyszczone środowiska. Na czystość naszych czakr wpływają różne czynniki, na przykład nastroje innych ludzi mogą mieć na nas ogromny wpływ. W tym przypadku nasze czakry zaczynają emitować energię wibracji drugich osób. Każda czakra ma 7 głównych własnych ośrodków, a każdy jest podłączony do naszego istnienia na kilka różnych poziomach – fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Na poziomie fizycznym każda czakra reguluje główny organ lub gruczoł, który następnie jest podłączony do innych części ciała, które funkcjonują na tej samej częstotliwości. Każdy organ, gruczoł i układ ciała jest podłączony do swojej czakry, a każda czakra jest zbiornikiem innego koloru, częstotliwości danej wibracji. Każda ma swoje indywidualne cechy. Na przykład czakrę serca reguluje grasica, która jest odpowiedzialna za serce, oskrzela, więzy chłonne, wtórny układ krążenia, układ odpornościowy, jak również za ramiona, za ręce. Jest w kolorze zielonym, ale można w niej również znaleźć kolor różowy i złoty, w zależności od duchowego poziomu człowieka. 7 głównych czakr jest rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa. Jeśli występują zaburzenia na dowolnym poziomie, odpowiedzialna czakra natychmiast pokazuje prawdziwy poziom witalności danej osoby. Czakra posiada własną informacyjną centralę. Każda czakra jest nie tylko związana z naszym fizycznym zdrowiem, ale także kontroluje aspekty emocjonalne, psychiczne i zawiera nasz system wierzeń. Aby zrównoważyć czakry, czy to na polu fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, a nawet duchowym, musimy doprowadzić do jednakowych drgań każdej indywidualnej czakry. Każda musi brzmieć w rytm swojej indywidualnej muzyki, częstotliwości i musimy uzyskać jej właściwy, czysty kolor. W badaniu energetycznej anatomii ważna jest aura. Znajomość aury pomoże zrozumieć znaczenie czakr i język kolorów wyrażonych w aurze. Każde zakłócenie aury wskazuje na nieharmonijną pracę czakr. Gdy doprowadzamy do synchronizacji jednego ośrodka, czakry,
Będzie to miało wpływ na pozostałe czakry, na początku na te sąsiadujące, później na położone dalej. Czakra wytrącona ze swojej równowagi zwykle bywa nadmiernie aktywna, ewentualnie zatłoczona lub całkowicie zablokowana. Jeśli tak się stanie, zazwyczaj odczuwalne to jest na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym.